Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kroksa, to jest kolejna część poradnika do 737 od PMDG. No ponieważ mnie prosiliście i rzeczywiście bardzo dużo informacji dostałem od Was, że fajnie by było, jakbym dokończył ten poradnik, który zacząłem, czyli był Cold and Dark, start z pasa w Krakowie, no i dalej lądowanie powinno być, zniżanie, ustawianie wszystkiego w komputerze pokładowym, przechwytywanie ścieżek ILS, ustawianie częstotliwości ILS, jakie są tutaj flowsy, jakie są tutaj czynności, postaram Wam się w tym poradniku właśnie pokazać. Jak widzicie, ja wznoszę do ustalonych 34 tysięcy stóp, a więc do naszej wysokości przelotowej i bardzo wyraźnie możecie sobie śledzić na waszym navigation display, gdzie macie tak zwany punkt top of climb. To jest punkt, w którym osiągniecie oczywiście tą wysokość, którą macie ustawioną na panelu autopilota. I tak się stanie, że my gdzieś pomiędzy nawórem a offboardem taką wysokość osiągniemy. To jest top of climb, bardzo istotna rzecz, ale jeszcze istotniejsza, tak jak niemal w każdym naszym locie, jest oznaczenie top of descent, a więc punkt, w którym zaczynamy nasze zniżanie. I tradycyjnie lecimy do Gdańska. Ja specjalnie robię poradniki, w których latam albo do Gdańska, albo do Krakowa, żebyście wy również takie treningowe trasy sobie robili. Wtedy uzyskacie większą pewność. To nie jest moja wygoda czy prostota, tylko to są najprostsze loty, które możecie wy zrobić i będziecie ukontentowani i będziecie szczęśliwi. A więc top of descent. Top of descent zmienia się w zależności od tego, jaką ścieżkę pod wejścia macie ustawioną. Pamiętacie, zakładka Departure, Arrival. Arrival, my mieliśmy wybrany ILS 29 po procedurze Oslock for Tango. Także to będzie tak u nas wyglądało. I w związku z tą procedurą mamy top of descent wyliczony gdzieś za Penexem. Jak pan doskonale pamiętacie z procedury gdańskiego lotniska, zaraz wam zresztą ją pokażę, to oczywiście lecąc sobie Oslogiem 4 Tango, pamiętacie o tym, że nad Oslogiem musimy mieć mniej niż 12 tysięcy. W związku z tym bardzo istotne jest to, aby samolot zaczął odpowiednio wcześniej zniżanie i do tego Oslogu, który jest gdzieś mniej więcej tutaj, dolecielibyśmy, no właśnie, na mniej niż 12 tysięcy, czy flight level 120. Zresztą jak spojrzycie sobie w Lexy, to również możecie dojechać do punktu Oslog i tutaj już się pojawia pierwszy różowy constraint, który mówi nam o tym, że rzeczywiście nad Oslogiem musimy mieć 250 węzłów i flight level 1-2 i musicie mieć flight level 1-2-0 below. B oznacza below, a above, czyli powyżej. A więc to jest pierwsze ograniczenie. Kolejne ograniczenie, które tutaj będziemy jakieś mieli, to jest 5000, ale 5000 nie jest wiążące, możemy być na 5000 albo wyżej. Gdyby tutaj było below, no to rzeczywiście byłoby to dla nas wiążące, musielibyśmy zejść poniżej tych 5000. Gdy jest A, jest above, więc albo na tej wysokości, albo wyżej, w zależności od tego, co wasz samolot sobie obliczy. No i oczywiście bardzo istotny punkt, Golf Delta 941, z którego będziemy sobie już zaczynali podejście do lotniska w Gdańsku. Jak widzicie, Golf Delta 941, tutaj musimy mieć 3000 i zaczynamy mniej więcej 3-stopniowe zniżanie do pasa 29 w Gdańsku. Ok, to jeżeli chodzi o te kwestie, mamy wytłumaczone, a więc top of climb, do którego właśnie w tym momencie powinniśmy dolatywać, tak, dolatujemy, bo już jesteśmy na 33 tysiącach, i top of descent, który gdzieś tam się pojawił w oddali, również bardzo, bardzo istotna rzecz. Kolejna sprawa, która nas będzie bardzo, bardzo obchodziła podczas naszego dźwięk. Słyszeliście ten dźwięk? Ten dźwięk oznacza, że jesteśmy 1000 albo 900 stóp przed wysokością żądaną, a więc za chwileczkę dolatujemy, tak jak już wspominałem, do top of climb. Kolejna sprawa, która jest bardzo, bardzo ważna, to jest oczywiście także częstotliwość naszego ILS-a. W Gdańsku, jak dobrze wiecie, doskonale wiecie ze wszystkich moich poradników, to jest 110.30 dla pasa 29. Przypomnę, że po drugiej stronie jest tylko VOR albo RNP. RNP jest i VOR, dokładnie. RNP i VOR do pasa 11, jedynie na pas 29 mamy dostępny ILS o częstotliwości 110.30. I wielu z Was zastanawiało się, i gdzie tą częstotliwość,
wklepujemy, bo ani nie możemy jej wklepać w komputer pokładowy, ani nie możemy jej wklepać nigdzie tutaj. No właśnie, ale po to mamy nasz panel radiowy. Tutaj są częstotliwości naszej kontroli. Tutaj się łączymy z naszą kontrolą, czy z naszą obsługą naziemną. Robimy to za pomocą tej linii. A poniżej jest nasza linia nawigacyjna i ona służy do tego, abyśmy wpisywali sobie tutaj częstotliwości właśnie naszych pomocy nawigacyjnych i w związku z tym musimy to zrobić tutaj. No i oczywiście spoglądając na mapy, pamiętając o tym, że w Gdańsku ILS to jest 110.30, od razu sobie tego ILS-a tutaj wklepiemy, 110.30. Proszę bardzo, i przeklikujemy, aby był aktywny. A więc pierwszą rzecz mamy zrobioną i tego samego ILS-a dla pewności, gdyby na przykład ta strona zawiodła, wklepiemy również na drugim radiu 110.30, również mamy uczynione i przeklikane na aktywne. A więc ta część jest skończona. Tutaj wklepujemy częstotliwość naszego ILS-a. Kolejna sprawa, bardzo, bardzo ważna, bez której być może przejmiecie ścieżkę, ale samolot będzie miał z tym problem. To jest kurs naszego pasa. W mapach zazwyczaj i nawigrafowych, i tych aerosoftowych kurs pasa jest wyszczególniony. W tym przypadku jest to 287 i to również musimy sobie nastawić, tym razem na panelu naszego autopilota. Kurs i kurs zarówno dla jednej, jak i drugiej częstotliwości będzie ustawiony tutaj, więc przeklikujemy się na 287 z jednej, jak i z drugiej strony. 287 jest. I oczywiście, jeżeli byśmy chcieli jakieś dodatkowe pomoce nawigacyjne, no to także możemy mieć po jednej stronie ILS-a, a po drugiej stronie możemy mieć na przykład VOR na lotnisku w Gdańsku i wówczas sobie ten VOR uruchomić tutaj, proszę bardzo, i one się pojawiają w tych dolnych, w dolnej części Navigation Display, gdzieś tutaj, tak? I się pokazuje do niego odległość i częstotliwość, tak? Częstotliwość, odległość, tak jest. I który jest to VOR oczywiście z naszego radia. A więc to jest zrobione. Oczywiście komputer pokładowy, to jest również bardzo, bardzo istotna rzecz. Komputer pokładowy posiada wiele danych, których trzeba pamiętać. Przede wszystkim, jeżeli nie macie map, możecie sobie wyciągnąć dane naszego podejścia z zakładki Initref. Tak? Ale polecam sobie to sprawdzić z mapą, bo jeżeli nie macie aktualnej bazy danych, IRAC, punktów i tak dalej, to wypadałoby mieć jakąś podkładkę, jakieś potwierdzenie. No i rzeczywiście to, co wklepaliśmy przed chwileczką zarówno do naszego radia, jak i na panel naszego autopilota, się zgadza. ILS 29, 110, 30, 287, glide slope włączony. I tutaj pojawia się bardzo, bardzo istotna kwestia, a więc nasze klapy do lądowania. Są 15, są 30 i są 40. Na 15 nie lądujemy. To jest tylko i wyłącznie wartość referencyjna. Tak przynajmniej mówi Captain Speaking, a więc pan kapitan, który rzeczywiście bardzo fajny type rating zrobił na YouTubie. Polecam zresztą bardzo, bardzo mocno dla wszystkich, którzy się tym lotnictwem jakimś tam szerszym już chcą zająć i na przykład więcej informacji wyciągnąć o tym samolocie. To jest tylko wartość referencyjna. Na tych klapach nie lądujemy. Tak naprawdę interesują nas i chcemy mieć do lądowania albo klapy 30, albo klapy 40. Mnie będą obchodziły klapy 30. A więc nie będziemy lądować na full klapach, nie potrzebujemy aż tak niskiej prędkości. Wlądujemy sobie na klapach 30. I żeby je wybrać, wybieramy je stąd, wklepujemy we flap speed, proszę bardzo. Tylko że tutaj jest bardzo wyraźna różnica, musicie o tym pamiętać. Widzicie? Ja wybrałem klapy 30 łamane na prędkość 133, ale w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, już tutaj się wartość zmieniła. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zmniejsza się nasz gross weight, a więc prędkość tutaj będzie malała, oczywiście z utratą wagi, czy z utratą paliwa, no przede wszystkim z utratą paliwa, tak? Bo tracimy paliwo, więc mamy mniejszą masę, w związku z czym ta prędkość podejścia będzie zdecydowanie mniejsza. Dlatego nie polecam tego robić zaraz po starcie, albo gdzieś w połowie trasy, tylko zaraz przed lądowaniem, albo jeszcze jednym sposobem jest troszeczkę odciągnąć sobie od gross weighta, na przykład, nie wiem, dać
55,7, tak? 55,7 i wtedy te wartości zmienią nam się na klapach 30 do na przykład 130 węzłów. Wybierzmy sobie te 130 węzłów, zmniejszyło się o 3 węzły. Nie jest to jakaś duża różnica, ale warto o tym pamiętać, żeby mieć również to w głowie, że gross weight w tym przypadku jest bardzo ważny. Jeżeli sobie go tutaj zmienicie, absolutnie nic się nie stanie, tak? Okej, a więc klapy 30 są ustawione na prędkości 130. Jak dolecimy, zobaczymy, czy się jeszcze tutaj ta wartość zmieni. Ja obniżyłem gross weight o 2 tony. Zobaczymy, ile się obniży zaraz przed lądowaniem i będziemy to sobie wszystko uaktualniać. Jeżeli chodzi o nasz lot, mamy również informację o tym, jak daleko jest nasz top of descent. Wystarczy wejść w zakładkę PROG i w zakładce PROG mamy wszystkie dane. Przede wszystkim, jak daleko jesteśmy od najbliższego punktu, jak daleko jesteśmy od kolejnego punktu na trasie, jak daleko jesteśmy od naszej destynacji i ile mamy do top of descent razem z czasem do lotu do top of descent. Jakbyśmy sobie porównali to z zegarkiem, mamy 5:44, do top of descent dolecimy za jakieś 12 minut, a więc 69 mil pokonamy w 12 minut. A kolejna ważna sprawa to jest także to, ile zostanie nam paliwa na pokładzie na lotnisku w Gdańsku, gdy już dolecimy, a więc jak tutaj będziecie mieli blisko zera, no to znaczy, że coś poszło nie tak, że coś źle obliczyliśmy. Ja na lądowaniu w Gdańsku będę miał około 3800 kg paliwa, więc to się zgadza. Do lotniska w Gdańsku mamy jeszcze 213 mil, więc bardzo, bardzo dobrze. I mamy również wartość wiatru, która jest chyba aktualna, tak? 329:76. No mniej więcej, ta składowa wiatru jest tutaj dobra. I pamiętamy również o wiatrach przy zniżaniu. Ja mam tutaj troszeczkę inne wiatry niż zakładam widzieliście na początku poradnika. Założyłem sobie tym razem wiatry 2.50, 1.50 i 6000. Możecie różne wartości tutaj wklepywać, tylko oby nie były powyżej waszej wysokości przelotowej, bo wtedy bez sensu marnujecie miejsce. Mamy oczywiście ciśnienie na lotnisku docelowym 10-14 i mamy zmieniony transition level, tak? Transition level w naszym przypadku to będzie 8000 do naszego transition altitude, który również macie podany na mapach, przypominam, 6500, dodajemy sobie około 1500-2000 stóp i wychodzi nam transition level. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest zależne od ciśnienia i pamiętajcie, że to ciśnienie jest determinujące to, jaki jest transition level i zazwyczaj jest określane przez kontrolę i zazwyczaj to kontrola wie najlepiej, jaki jest transition level, oni to wyznaczają i oni to kontrolują, więc zazwyczaj jest podawany transition level w ATIS-ach, w różnych innych podpowiedziach czy informacjach dla pilotów, które kontroler wam daje, więc to jest bardzo, bardzo istotna informacja. Jeżeli chodzi o nasz overhead przy lądowaniu, bardzo ważną sprawą jest panel presuryzacji, bo tutaj również musimy go ustawić. Nie zmieniamy naszego flight alta, czyli tych 34 tysięcy, tego nie zmieniamy, przynajmniej z tego, co ja widziałem w poradnikach, tego się nie zmienia, zmienia się tylko landing alt. I co w tym sobie landing alcie dajemy? Oczywiście dajemy próg naszego pasa, w przypadku lotniska w Gdańsku jest to 488, więc ja sobie tutaj ustawię 500. 500 sobie ustawię i to będzie nasz landing alt i o tym również musimy pamiętać i również to musimy mieć ustawione, bo jak nie będziemy mieli tego ustawione, samolot zacznie nam krzyczeć, że coś jest z naszym ciśnieniem w kabinie nie tak, więc również powinniście mieć to ogarnięte. No i dobra, chyba omówiłem większość rzeczy związanych właśnie z takim przygotowaniem, z otrząśnięciem się z lądowaniem. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to dosyć jasno. Kolejna rzecz, bo zapomniałem o tym, to jest również wartość naszych autobrejków. To już musicie sami sobie ocenić. Są specjalne kalkulatory, które liczą, jak dużo pasa będziecie w aktualnych warunkach potrzebowali. Pas w Gdańsku jest dosyć długim pasem i z tego, co widziałem w metarze, jest kawok, jest sucho, a więc nie będziemy potrzebowali bardzo mocnych tych autobrejków. Jakbyście dali na trójkę, zakładam, że hamulce by były do wymiany. Dwójki to już jest chyba troszeczkę za dużo na Gdańsk, dlatego ja sobie ustawię jedynki. Dlatego ja sobie ustawię jedynki i tych jedynek będę się, proszę Państwa, trzymał. I tak jeszcze sobie coś tutaj spoglądam, coś sobie tutaj próbuję ogarnąć, co bym mógł Wam jeszcze pokazać i to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o taką wstępną organizację. Czekam na Top of Descent, gdy będzie Top of Descent, zaraz do Was wrócę i będziemy sprawdzać, co samolot tutaj najlepszego na wyprawia i co my Wy musicie zrobić, aby samolot zaczął zniżać.
Oczywiście jeszcze jedna istotna rzecz, którą musielibyście zrobić przed lądowaniem, to obok kursu na jednym i drugim pokrętle, a także oprócz tych częstotliwości, które są tutaj, warto również ustawić heading pasa. W naszym przypadku również jest to 287. Dlaczego? Ponieważ gdyby coś poszło nie tak, rozłączyłby nam się LNAV albo rozłączyłby nam się tryb approach, wedle którego będziemy sobie podchodzić, to równie dobrze możemy bardzo szybko przełączyć się na heading selector i wtedy samolot przejmie naszą ścieżkę, czy przejmie linię prostą do podejścia. Okej, moi drodzy, jak widzicie, już zbliżamy się pomału do naszego Top of Descent. Do Top of Descent mamy 17 mil, to jest dobry czas, aby się do tego zniżania przygotować. I przede wszystkim jedyną rzeczą, którą musicie zrobić przed Top of Descent, to zmienić wysokość, do której chcecie zniżać. I to jest oczywiście od Was zależy, jak to zrobicie. Ja oczywiście mam mapki podejścia, czy mapki procedur dolotowych do lotniska w Gdańsku. No i stwierdzam, że dla mnie taką wiodącą wysokość kością będzie 12 tysięcy. Niech najpierw samolot zniży sobie do 12 tysięcy. A więc ustawiam te 12 tysięcy tutaj na altitude, na panelu autopilota. A więc 12 tysięcy idzie sobie tutaj. Proszę bardzo. I teraz, gdy będziemy się zbliżać do tego naszego Top of Descent, absolutnie nic nie musicie klikać, absolutnie nic nie musicie robić. Samolot, gdy doleci do Top of Descent, gdy osiągnie ten punkt, sam powinien zacząć zniżanie. I to jest tutaj nie ma żadnej logiki, nie ma... Znaczy, logika jest na pewno bardzo skomplikowana, bo on to sobie wszystko musi fajnie obliczyć, musi do tej wysokości zejść, brać czynnik wiatru pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. I wszystkich innych okoliczności, które się pojawiają. Ale jeżeli chodzi o pilota, to tutaj zdecydowanie w porównaniu na przykład z Airbusem nie musicie nic klikać. Akurat tutaj jest troszeczkę prościej, jeżeli mówić o prostocie i porównaniu jakimś drobnym Boeinga i Airbusa, choć ja zawsze będę powtarzał, że Boeing i Airbus to takie skrzyżowanie w kształcie litery Y. One się zupełnie różnią, one są zupełnie inne, nie ma ich co porównywać. Nie ma też co zadawać pytań, który jest lepszy, bo to są dwa zupełnie inne samoloty o dwóch zupełnie innych charakterystykach. Także jeżeli zadajecie takie pytania, pamiętajcie, że będę je zlewał, bo nie ma czegoś takiego jak lepszy Boeing czy lepszy Airbus. Zdania są podzielone, są fanatycy Airbusów, są fanatycy Boeingów, są ludzie, którzy latają na tym i na tym i z każdego z tych samolotów wyciągają sobie jakieś większe lub mniejsze plusy, minusy i tak dalej, i tak dalej. Każdy samolot posiada jakieś tam drobne wady i o tym musicie pamiętać. 4 mile mamy do Top of Descent. Zbliżę sobie ten widok tutaj na Navigation Display. Jak widzicie, 3 mile, 2 mile zaraz będą i chcę Wam pokazać ten moment, w którym samolot sam zacznie zniżać. Pojawi mu się oczywiście profil, wedle którego będzie się trzymał, wedle którego będzie sobie ogarniał. Za chwileczkę również najprawdopodobniej zrzuci sobie przepustnicę. Pamiętajcie, że jesteśmy na autotraście, więc te przepustnice zaczną same sobie złazić na dół, dzięki czemu samolot nie będzie nabierał nadmiernej prędkości i będzie mógł skutecznie zniżać, bo skuteczne zniżanie jest w tym momencie najważniejsze. Okej. Jest top of descent. Zaznaczyło nam się retard, a więc samolot zrzuca przepustnicę i pojawia nam się coś takiego jak oczywiście profil. Na górze jest liczba, jeżeli jesteśmy za nisko, na dole, jeżeli jesteśmy za wysoko nad profilem. Jak widzicie, u mnie te wartości są bardzo, bardzo niskie, a więc samolot jest praktycznie idealnie na ścieżce. I pojawiają się jeszcze dwie wartości, RNP i ANP. RNP to jest Required Navigation Performance i Actual Navigation Performance, czyli to, jaka musi być dokładność tego zniżania, albo w jakich ramach, czy w jakim przedziale samolot może mieć jakieś widełki, które sobie będzie podczas tego zniżania ogarniał. Chodzi oczywiście o jego dokładność podczas tego zniżania. Wymagana to jest 400, aktualna to jest 150, a więc wszystko się zgadza. I staramy się, aby tutaj ta różowa konstrukcja graficzna, czy ten profil, który się tutaj pojawił, był w środku. Oczywiście samolot może Was prosić o hamulec aerodynamiczny.
Jeżeli w FMC pojawi się napis drag required, jeżeli mi się pojawi, oczywiście wam to pokażę, no to wtedy rozkładacie mu speedbreaki. Ja mam niestety jedną oś speedbreaków, więc u mnie rozkładają się albo do zera, albo do maksa, czyli zero-jedynkowo. Jak wy macie jakąś oś, którą możecie regulować wasze speedbreaki, no to bardzo dobrze, bo jeżeli, no tak naprawdę mi się speedbreaki rozkładają do flight detent. Jeżeli rozłożylibyście w locie takim jak ten w prawdziwym świecie do flight detent, to najprawdopodobniej wasi pasażerowie by to odczuli. Ja niestety muszę to robić, bo nie mam innej możliwości. Muszę sobie może inaczej to poregulować, albo inaczej to zrobić. Jeszcze się będę starał to wyregulować i to zrobić. Na razie jeszcze się do tego nie zabrałem. Ale jeżeli macie regulowaną oś, to jeżeli zrzucicie do 50% albo gdzieś pomiędzy tą tutaj, na tej osi pomiędzy 50 a armed, to w zupełności wystarczy. Więc pamiętajcie o tym, żeby do flight detent to już w ostateczności, gdy już naprawdę jesteście tacy prędcy, że nie możecie wyhamować, to wtedy tak, ale jeżeli możecie sobie ogarniać hamowanie speedbreakami pomiędzy armed a 50%, byłoby bajecznie. No dobra, my zniżamy, tak? Oczywiście bardzo ważne i bardzo istotne jest też nasz banana, nasz parol, który się tutaj zagina w miejscu, w którym osiągniemy żądaną wysokość. On oczywiście na razie walczy oczywiście z wiatrem i tak dalej, więc ten parol nie zagina się bezpośrednio nad oslog, ale z tego co dobrze pamiętam, samolot praktycznie idealnie zniża do tego oslogu, wyliczając sobie wcześniej top of descent, więc najprawdopodobniej nie będzie tutaj żadnego problemu, żeby być flight level 120 below właśnie nad punktem oslog, czyli nad punktem, z którego zaczyna się nasza procedura dolotowa do pasa w Gdańsku. No dobra, im bliżej oslogu, tym będę się więcej odzywał, no bo zacznie się już bezpośrednia faza przed podejściem do pasa w Gdańsku. Okej, moi drodzy, jesteśmy już w bardzo, bardzo bliskiej odległości przed punktem oslog. Jak widzicie, jesteśmy na 15 tysiącach. Samolot miał zniżyć do flight level 120 below, czyli poniżej 12 tysięcy. Ma jeszcze 8,5 mili, więc ja zakładam, że da radę. Na razie nas nie prosi o żaden hamulec i na razie tego hamulca dawać mu nie będziemy, bo po co? Bo po co? Jeżeli twierdzisz, że sobie da radę, to sobie da radę. Jesteśmy cały czas na profilu też, to jest inna kwestia, że jesteśmy cały czas na profilu. I najprawdopodobniej z tego co widzę, zostało mu 2000 stóp do tego, aby osiągnąć nad oslogiem 120. A więc najprawdopodobniej się to uda. Zresztą ten oslog w każdym samolocie, który sobie tutaj testuję, który wam nagrywam poradnik, jest takim punktem dosyć istotnym, bo sprawdzamy wówczas, czy rzeczywiście samolot ma tą dokładność nawigacyjną dosyć dużą. Jak widać ma, bo parol czy banana zagiął się prawie idealnie nad tym oslogiem, więc nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że samolot do tych 12 tysięcy sobie zniży i wykona tak naprawdę założenia procedury, które mamy tutaj, więc również jest to bardzo, bardzo pocieszające. Ale w związku z tym, że my już osiągamy te 12 tysięcy, ustawiamy sobie tradycyjnie 5 tysięcy, tak jak jest dalej w procedurze 5 tysięcy, proszę bardzo, jest ustawione 5 tysięcy, no i teraz samolot ma kolejny cel, który ma osiągnąć, czyli 5 tysięcy. I czy to on osiągnie nad Golf Delta 932, czy osiągnie to nad Golf Delta 904, to jest też zależne od tego, jaką macie kontrolę wokół, czy lecicie sami bez kontroli. Jeżeli nie robi wam to, że dolecicie bardzo nisko i będziecie tam te 5 tysięcy sobie lecieć w ten sposób, całą procedurę, nie ma żadnego problemu. Najprawdopodobniej pod kontrolą skończyłoby się tak, że dostalibyśmy descent 3000 feet, czyli do 3000. Dostalibyśmy gdzieś direct na IPLAM albo gdzieś w okolice Golf Delta 903 i w ten sposób zaczynali podejście, a nie lecieli całą procedurę. Zakładam, że cała procedura by się nadawała wówczas, gdy na lotnisku w Gdańsku lądowałoby kilkanaście samolotów na raz. Enable 250 węzłów at Golf Delta 933, co nie jest prawdą, bo te 250 węzłów osiągniemy, więc tutaj komputer pokładowy sobie coś wymyślił. Oczywiście możemy sklirować to powiadomienie. Jeżeli musicie sprawdzić oczywiście, jaką ma prędkość i co on tutaj świruje. Tutaj zaświrował, bo absolutnie Golf Delta 933 jest tutaj, a więc 250 na spokojnie sobie tutaj osiągnie, bez żadnego problemu. I samolot teraz zwolnił, bo wie doskonale, że nie musi być nad Golf Delta 932 na 5000, tylko może być już nad Golf Delta 904, zwłaszcza, że ja zawsze daję tą pełną procedurę tutaj dolotową do lotniska w Gdańsku. Teraz po prostu trzeba czekać na rozstrzygnięcie i spoglądać oczywiście, czy wszystko jest w porządku. Jak będzie się coś działo, jak będziemy bliżej już ścieżki, to się do was odezwę.
przygotowując się oczywiście do naszego podejścia. W międzyczasie, jak jesteście blisko już 10 tysięcy, włączymy sobie światła lądowania, no bo oczywiście będą nam potrzebne. Pasy mamy na auto, więc nie musimy ich absolutnie odłączać w tym momencie. A kolejna wartość, którą musimy sobie ogarnąć, to jest oczywiście nasza wysokość decyzyjna do pasa w Gdańsku. Różnie mapy podają, w przypadku map aerosoftowych jest to 710 dla kategorii pierwszej. A więc my lądujemy po kategorii pierwszej i w naszym przypadku wysokość barometryczna to będzie 710. No i teraz gdzie ją ustawić? Tutaj musimy ją ustawić za pomocą tego pokrętła, które jest tutaj. Możemy sobie zrobić reset tej wartości, którą mieliśmy na lotnisku w Krakowie i musimy ustawić 710. Możecie przytrzymać to pokrętło, przynajmniej jak Wam się uda, 710. Nie udało mi się przytrzymać, więc kręcę scrollem. 710 jest i tak to zostawiamy. To jest wartość minimalna, na której powinniśmy dostrzec pas. Jeżeli nie widzicie tego pasa na tej wysokości, lecicie na drugie kółko i się zastanawiacie, co robić dalej. Jeżeli podczas drugiego podejścia nie zobaczycie pasa, no to już się musicie grubo zastanawiać, co robić dalej. Najprawdopodobniej wybierać divert do innego lotniska. Kolejna sprawa, oczywiście nasze ulubione punkty decelerate, tak w każdym samolocie. Nad Golf Delta 932 samolot ma mieć 220 węzłów, takie jest ograniczenie jego. Oczywiście samolot do tego decelerata przed Golf Delta 932 powinien sobie za chwileczkę zrzucić prędkość do 220. Sprawdźmy, czy tak się stanie. Jest retard, spada nam na rolce oczywiście wartość, do której samolot będzie próbował zwolnić i najprawdopodobniej, czy sam da radę? Tego nie wiem, ale oczywiście samolot może poprosić o drag required, czyli o nasz hamulec aerodynamiczny. Właśnie czekam i zobaczymy, czy da radę, bo na razie jest lekko za szybko. 10 węzłów, absolutnie wartość marginalna, wręcz zmiana naskórkowa, nie musicie się tym absolutnie przejmować. Pamiętajcie, że na 8000 mamy nasz transition level, na którym zmieniamy nasze ciśnienie na ciśnienie lokalne, już panujące na lotnisku w Gdańsku, a więc w naszym przypadku będzie to, jak dobrze pamiętacie, 10-14, albo ja dobrze pamiętam, tak, dobrze pamiętam, 10-14. No okej, 10-14. Jeszcze jedna ważna rzecz, czy zmieniły nam się tutaj prędkości? Zmieniają nam się bardzo, bardzo stopniowo. Ja mam wybrane flaps 30 łamane na 130, bo zmieniłem ten gross weight. Zobaczymy, jak ten gross weight się jeszcze tutaj zmieni. Jeżeli coś, to przed samym lądowaniem będę to uaktualniał. Okej, jesteśmy blisko 8000, czyli naszego transition level. Odklikujemy standard, klikamy B albo ustawiacie sobie ręcznie 10-14. Jesteśmy już na ciśnieniu lokalnym, panującym na lotnisku w Gdańsku. Mamy to zrobione. Landing lightsy są włączone, seatbeltsy są włączone. Nic więcej nie musimy tutaj na razie ustawiać. Okej, moi mili, ja już jestem w sumie na przedostatnim zakręcie do prostej do pasa. Samolot miał kolejny decelerate, więc zrzucił sobie prędkość do 210. To się zgadza. I teraz tak, tu jest bardzo fajna tabelka. Pod dźwignią podwozia jest bardzo fajna tabelka. Przy jakich prędkościach możecie otwierać klapy? Mamy skalę od 1 do 10. Można się tego trzymać, więc jedynki można już rozkładać przy 250 węzłach. Ja za chwileczkę sobie rozłożę pierwsze klapy, bo już jesteśmy na takim etapie podejścia, że wypada się za to zabrać. Nie chcę tego robić za wcześnie. Ja zazwyczaj staram się zrobić to wcześniej, żeby nie mieć z tym problemu później. Piloci, doświadczeni piloci, prawdziwi piloci mówią, że robią tę konfigurację bardzo, bardzo późno. To się wiąże z różnymi czynnikami, z oszczędnością, z ekonomią, z procedurami wypracowanymi przez lata. Ja takiej umiejętności nie mam, więc robię to tak, jak potrafię najlepiej. A więc już w tym momencie mogę rozłożyć sobie klapy jedynki, oczywiście niech skończy samolot zakręt. W międzyczasie oczywiście zniżyliśmy do 5000, schodzimy dalej, do 3000 sobie już zniżymy, niech będzie 3000, które osiągniemy gdzieś już za iplamem. Na iplamie powinniśmy mieć 4000, a dalej 3000. I okej, rozkładamy klapy jedynki. Proszę bardzo, klapy jedynki są. I jak widzicie,
Prędkość zrzuciła nam się z automatu na wartość dla klap jedynek, czyli mniej więcej w okolicach 180. Drag required. Jak widzicie, samolot poprosił nas o hamulec aerodynamiczny, więc możemy mu tym hamulcem aerodynamicznym pomóc. I jak widzicie, wtedy zdecydowanie szybciej prędkość tam spada. Spoglądamy również, czy zmieniła nam się tutaj wartość. Zmieniła nam się wartość taka, że musimy my zmienić wartość 30-132. Proszę bardzo, grossweight jednak troszeczkę przesadziłem z grossweightem w dół. Samolot doleciał do prędkości idealnej, więc jest w porządku. I w związku z tym, że już jesteśmy na prostej, możemy sobie odpalić tryb War Localizer, dzięki czemu nasz samolot ustabilizuje się według częstotliwości, którą mamy ustawioną. Oczywiście spoglądamy, czy wszystko jest w porządku na overheadzie, nic się nie świeci, nic się nie pali, nic się nie zapala. Mamy klapy jedynki, pomijamy klapy dwójki, od razu rozkładamy się również do klap piątek. Możecie zrobić wolniej to podejście, żeby nie rozkładać tego wszystkiego na ostatnią chwilę. Po to się uczycie, żeby właśnie robić to troszeczkę wcześniej. Tutaj wyświetla Wam się dystans do Waszego ILS-a, czy do miejsca, gdzie jest ILS, a więc do pasa w sumie mamy 17 mil. Również tę samą informację możecie wyświetlić sobie tutaj, klikając igłę wora. Ja ją będę miał wyłączoną, wystarczy mi ta informacja, która jest tutaj. Wysokość decyzyjna jest ustawiona, wartość klap i prędkość lądowania jest ustalona. War Localizer mamy ogarnięty, zniżamy sobie, nad diplamem mamy idealnie 4000, tak jak zresztą z procedury wynika, czy z map podejścia, więc to jest w porządku. I w tym samym momencie możemy się rozłożyć na klapy piątki. Klapy piąteczki są rozłożone, prędkość powinna się za chwileczkę sama zrzucić na piąteczki. Jeżeli się nie zrzuci, będziemy zaraz mogli tutaj interweniować, ale widzę, że zrzuciły się bez żadnego problemu. I oczywiście samolot przez chwilę żąda drag required, ale widzę, że to się wyłącza i absolutnie nie potrzebuje już drag required. Okej, więc bardzo dobrze idzie nam to podejście, nie ma żadnych problemów. Lekkie turbulencje się zaczęły, z tego co dostrzegam tutaj, powolutku. No ale sami widzicie, że jest to bardzo, bardzo przyjemny lot. Piękne żławy, okolice Malborka. To chyba jest lotnisko w Malborku, z tego co dobrze pamiętam. W związku z tym, że idzie nam bardzo dobrze, możemy się już rozłożyć na klapy dziesiątki. Jesteśmy około 12 mil przed pasem. Mówię, ja robię to wcześniej, żeby się tutaj eksperci nie czepiali. Kroksu, co ty robisz, czemu tak wcześnie? To jeszcze może dobra, dla ekspertów jeszcze z 3 mile poczekam, żeby nie było. Na klapach dziesiątkach, pamiętajcie, że klapy dziesiątki są bardzo ważne, na klapach dziesiątkach, nie mówię, że jest to reguła, ale zazwyczaj rozkłada się podwozie, a więc już na klapach dziesiątkach możecie sobie rozłożyć podwozie i wówczas bardzo prosta droga do klap trzydziestek, po dziesiątkach piętnastki, następnie po piętnastkach od razu przeskakujecie na trzydziestki, pomijając dwudziestki piątki, a więc tak to powinno wyglądać. Ok, jest dziesiąta mila, rozkładamy klapy dziesiątki. Widzicie wskaźnik, najpierw na pomarańczowo się zaznacza, następnie na zielono, to znaczy, że nasze klapy się rozkładają. Tak wygląda oczywiście również rafineria gdańska, jakby Was to obchodziło. Okej. Klapy dziesiątki, prędkość jest odpowiednia i w tym samym momencie możemy rozłożyć nasze podwozie. Słyszymy dźwięk podwozia i również włączamy tryb approach. Jak widzicie, glide slope jest przejęty, a więc samolot zacznie zniżać po ścieżce. Oczywiście pamiętajcie, gdzie jest Wasz final approach fix. Na mapach jest bardzo wyraźnie zaznaczony, gdzie się zaczyna wasze zniżanie, czy bezpośrednie zniżanie już do pasa. To jest bardzo, bardzo istotne, żebyście nie zrobili tego za późno. W związku z tym, że mamy 3 greens, podwozie jest rozłożone, rozkładamy klapy piętnastki, są klapy piętnastki. Samolot idealnie zniża. Mam nadzieję, my już teraz musimy ręcznie oczywiście zrzucić również prędkość. Pamiętamy, że prędkość podejścia to będzie 131, nawet możemy sobie odświeżyć 131 i od razu po tym rozkładamy się na klapy 30. Są klapy 30, a my zrzucamy prędkość do 131. Idealnie. W związku z tym, że mamy już podwozie, możemy sobie włączyć runway turn-offy, silniki idą na continuous. Autobrake'i mamy ustawione, minimum mamy, landing flaps 30, potwierdzamy, że są 30,
jesteśmy w pełnej konfiguracji do lądowania. Go Errant Altitude 3000, heading pasa jest, kurs pasa jest, częstotliwość ILS-a 110.30, jeszcze raz sobie wszystko potwierdzamy, spoglądamy. No i teraz tylko, proszę Państwa, trzeba wylądować, czyli najtrudniejsza część lotu to lądowanie. Oby się udało, oby się udało. Ja w pewnym momencie oczywiście rozłączam sobie autopilota tak, żeby wylądować z ręki. I również w tym samolocie musicie rozłączyć autotrasta przed samym pasem, aby oczywiście ściągnąć przepustnicę na idle. I oczywiście także nie zapominamy, że nasze speedbrake'i muszą być uzbrojone na armed. To jest pozycja, klikacie w nie, powinny być na armed. Są armed. Zgadza się, wszystko jest ustawione. Speed brakes arm. Tutaj powinno być na zielono. Możemy rozłączyć naszego autopilota. I jesteśmy już na sterowaniu z ręki. Postaram się utrzymać samolot w pasie. I również z glide slope'em. Jeżeli samolot zacznie Wam krzyczeć glide slope, absolutnie się nie przejmujcie. Wy doskonale widzicie, gdzie powinno być zniżanie. Plus 100. 300. Minimums. Continue. Glide slope. Tak jest, glide slope. Glide slope. Choć jesteśmy idealnie praktycznie. Glide slope. Glide slope. Rozłączam autotrasta. Glide slope. Glide slope. 40, 30. Tak jest. Reverse green. Czasem się rewersy rozłączą, ale na spokojnie, nasz samolot wyhamował. Autobrake'i możemy sobie już wyłączyć i zjeżdżamy z pasa. I zjeżdżamy z pasa. W tym samym czasie składamy nasze klapy. Składamy również nasze speedbrake'i, które się czasem nie potrafią złożyć same. Zjechaliśmy z pasa, wyhamowujemy i oczywiście się tutaj zorganizujemy zaraz za pasem. Przede wszystkim wyłączamy nasze światło lądowania, włączamy taxi, strobe wyłączamy, są na steady, transponder do standby. Transponder standby jest. Flaps up, speedbrakes down, landing lights off, strobe lights steady, taxi lights on, runway turn offy. Możemy zostawić, nie musimy, up to you. Jak zrobisz, tak będzie dobrze. To ty w takich kwestiach decydujesz. I oczywiście tutaj po zakręcie zrobimy kolejną ważną, istotną rzecz dla perspektywy już wyłączania silników, a mianowicie odpalimy sobie nasze APU. A nasze APU jest tutaj. Upa! Taxi powinno być włączone. Tak jest. APU się odpala. Kontrolujemy, czy samolot jedzie poprawnie. Mój tak nie do końca. Mój tak nie do końca. Wyłączamy terrain radar, bo już nam nie będzie do niczego potrzebny. TCAS jest wyłączony elegancko. Klapy są złożone. I kolejna rzecz na overheadzie, którą sobie zrobimy. Zwolnimy. Oczywiście pamiętajcie, że wy jesteście sami w samolocie, w normalnym samolocie. Macie drugiego pilota, który połowę tych czynności zrobi za was. Probe window heat wyłączamy. Silniki na off. Nasze APU jest prawie uruchomione. Autobrake'i są na off. I czekamy oczywiście, aż uruchomi się nasze APU. Z tego co widzę, APU już jest uruchomione. Mamy APU. Możemy włączyć również APU bleed. Stoimy. Zaciągamy nasze parking brake'i. Parking brakes on. Wyłączamy silniki. Zaczynamy od pierwszego. Drugi. Elegancko. Możemy w naszym FMC ustawić wheel chocksy. Tak jest. Jednocześnie nasze parking brake'i możemy już odłączyć, bo on się nie powinien ruszyć. Oczywiście możemy poprosić o naszą energię zewnętrzną, która za chwileczkę powinna się odłączyć. Dzięki temu będziemy mogli również wyłączyć nasze APU, żeby go tutaj nie obciążać. Jest energia zewnętrzna. Wyłączamy APU. APU bleed, zgadza się. Możemy otworzyć nasze drzwi i wypuścić pasażerów. Tak jest. Paxbus niech podjedzie.
i do drugich drzwi również niech podjadą sobie schody. Zaglądamy na overheada, wyłączamy anti-collision lights. Jeszcze raz na overheada jodamper wyłączony. Engines switches both on, both off. Iskrownik może być na both. Recirculation fan na off, paczki na off. Isolation valve na open. Górny overhead, nasze ADIRSy na off. Jeszcze raz na overhead, emergency exit lights na off. Grand power będziemy mogli sobie na spokojnie już teraz odłączyć, bo już go nie potrzebujemy, a więc wchodzimy tutaj. Następnie grand service release. Tak jest, samolot jak widzicie już bez energii, i bardzo dobrze, tak powinno być. Została tak naprawdę tylko i wyłącznie bateria do wyłączenia i samolot jest wyłączony. Ryanair w Gdańsku doleciał z Krakowa. Mam nadzieję, że ten solidny poradnik Wam się podobał. Jeżeli tak, masa komentarzy, masa łapek, pomoże. A ja szykuję kolejne poradniki z PMDG, bo może zrobimy sobie niedługo podejścia RNAV tym samolotem i zobaczymy, jak się robi podejścia RNAV i różnorakie inne podejścia, które również można tym samolotem robić, jeżeli w takie oczywiście okoliczności są na lotnisku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mówił do Was Crocs. Fajnie, że byliście. Cześć.